Witam serdecznie, sobota superata, no bo mamy dzisiaj świetną galę. Według niektórych dziennikarzy być może nawet najlepszą galę w tym roku, jako całość oczywiście, bo nie będziemy rozdzielać na pojedyncze pojedynki, jako całość. Czyli oczywiście galę Rungvisai kontra Rodriguez, albo Rodriguez kontra Rungvisai. Raczej to drugie, ponieważ 22-letni Rodriguez, najmłodszy mistrz świata obecnie, panujący WBC kontra człowiek, który pokonuje wielkich mistrzów ludzi z pound for pound. O tym za chwilę. Dzisiaj specjalnie nie będzie na temat spojrzenia twarzą w twarz słów wypowiedzianych przez jednego i drugiego, czyli spotkania pierwszego Triple G i Canelo Alvareza. To zostawimy na później. Dzisiaj czyste zapowiedzi na temat tego, co będzie się działo w Coventry, czyli walki Przemka z Eggingtonem. To już mówiłem, tylko i wyłącznie jedna gala, która na to w 100% zasługuje. Zacznę od tego, kogo na gali nie będzie, czyli miały być 4 walki o tytuł mistrza świata, będą 3 walki o tytuł mistrza świata, czyli Martineza, który z powodów zdrowotnych, nazwijmy to tak, nie może przystąpić do walki z Mac Williamsem Arroyo, natomiast wszyscy zorientowani wiedzą, że to jest ten sam problem, który od dwóch lat ma Martinez, po prostu nie może zrobić wagi, co jest skandalem, ponieważ robienie wagi to jest część tego, co należy do zawodu boksera, to są profesjonalni pięściarze. Po raz kolejny niezrobiona waga, przypomnę, te problemy były już, kiedy miał walczyć z Chocolatito, a w ciągu ostatnich 2 lat to się pojawia dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam. To jest chyba 3 przypadek w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy on ma problemy ze zrobieniem wagą. Później są tak zwane problemy zdrowotne. Szkoda, bo to była kolejna dobra walka, która mogła być na tej gali. Robiąc tą galę, w tym momencie rzeczywiście najlepszą galą, jaka była zapowiedziana i jaka jest w tym sezonie. No ale nie ma go, więc nie będziemy o nim więcej mówić. Zacznę od pań, czyli od Jessica McCaskill, dziewczyny z Chicago. Pamiętam, jak zaczynała tutaj. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że cokolwiek z tego może wyjść, bo energię JD Mac miała zawsze niesamowitą, natomiast to był taki czysty chaos, 150 tysięcy zadawanych ciosów i może 7 dojdzie. Zresztą w wygranych walkach z Cecilią Brackhouse, kiedy odebrała Norweszce kolumbijskiej, Norweszce kolumbijskie, kiedy odebrała panowanie po 11 latach i wzięła jej wszystkie pasy, to było to widać. Szczególnie w tej pierwszej walce opierała się na tym, że naprawdę będę zadawała niesamowicie dużą liczbę ciosów. Tutaj techniki za bardzo nie ma. Rick Ramos próbuje coś z nią zrobić. Tak jak mówię, śledzę jej karierę, bo pamiętam, jak występowała na małych galkach, kiedy nie wiem, czy było 100 osób na sali. Dzisiaj ma wszystkie pasy, natomiast nikt jej niczego nie dał, wszystko sama zasłużyła, będzie bronić tych 4 pasów przeciwko pani, dziewczynie, wszystko jedno, którą wersję wybieracie, która się nazywa Ibarra, Meksykanką, która ma taką historię życiową, że to można by 2 książki napisać, nie opisując wszystkiego. Powiem tylko tyle, że to jest dziewczyna, która w przeddzień eliminacji olimpijskich do drużyny Meksyku, gdzie miała prawie pełne miejsce, żeby brać udział w igrzyskach, jako reprezentantka Meksyku, została porwana. Została porwana dla okupu, przewieziona do jakiegoś motelu, gdzie ją trzymano. Przypominam, dzień przed, policja, nikt nie chciał zapłacić tego okupu, po 24 godzinach policji udało się ustalić, że ona jest w tym motelu. Tam jakieś przepychanki miała z tymi porywaczami. No, dziecko chore na hemofilię. No, jak macie sobie wyobrazić kogoś, kto jest ultra twardy, no to możecie zobaczyć właśnie ją, czyli Ibarry. Wrzucam w tym momencie zdjęcia nawet z ważenia wczorajszego. Nawet wystarczy na nią popatrzeć, żeby widzieć, że to jest potworny twardziel. Pytanie, czy to wystarczy na McCaskill. Może wystarczyć. Ludy Bella na przykład jest przekonany, który parę rzeczy w boksie widział, że będziemy mieli dzisiaj nową w nocy soboty na niedzielę na DAZN, będziemy mieli nową mistrzynię świata mającą wszystkie pasy. To nie jest wykluczone. Przewaga wzrostu to chyba widać, zasięgu ramion i tak dalej.
doświadczenie i liczba rywalek superklasowych, oczywiście po stronie McCaskill, natomiast no, to jest ultra twardziel. Meksykanie w ogóle jako naród, przepraszam, że uogólniam, czego nie lubię, ale to widzimy w boksie, to są twardziele. To jest, ona jest uosobieniem, Ibarra jest uosobieniem twardziela. 60 do 40 mistrzyni świata, natomiast natomiast to będzie twarde, no bo dziewczyna, która to przeszła, co przeszła Ibarra, to ring nie jest jej na pewno straszny. Także fajnie walka się zapowiada, charaktery dwa takie, że no, nie ruszy się na 5 cm ani jedna, ani druga. No, kto wygra, zobaczymy. Większość fachowców stawia na jednogłośne zwycięstwo na punkty, albo zwycięstwo na punkty McCaskill. Ja się też ku temu przychylam, że mimo wszystko jednak ten brak doświadczenia z walkami, z walkach z pięściarkami najwyższej klasy, no bo walczyć dwa razy z Cecilią Breckhaus, no to chcesz czy nie chcesz, czegoś się nauczysz. Będzie problemem dla tej twardej Ibarry, ale nie ukrywam, że jej kibicuję. Naprawdę jej kibicuję. Druga walka to dwa pasy mistrzowskie świata medalisty olimpijskiego, czyli Ahmad Alijewa. Walczy z Riosem. To jest chyba walka, gdzie jest najmniej znaków zapytania, powiem szczerze, dlatego że z tych rozmów, które miałem, to zdecydowana większość stawia na to, że Ahmad Alijew wygra tą walkę i to przed czasem. Nie, że wygra, tylko że wygra przed czasem, nie wiem, koło 9, 10 rundy pasy WBA i IBF Ahmad Alijewa są, o to będą panowie walczyli. Ahmad Alijew, świetna praca nóg, to na pewno ciężki do trafienia, nie jest zbyt szybki, natomiast akurat tak się składa, że po jego drugiej stronie jest pięściarz, który również nie jest zbyt szybki, co w tej kategorii wagowej się rzadko zdarza, ale akurat matchmaking tutaj jest taki, że mamy dwóch zawodników, którzy mistrzami poruszania się po ringu nie są. Nie mówię, że jest to poziom jakiś słaby, natomiast to nie są żadni killerzy, jeśli chodzi o to, że znikające punkty. Trudno trafić Ahmad Alijewa, inaczej, trudniej trafić Ahmad Alijewa. Natomiast Rios ma szansę, bo Rios jest takim pięściarzem, który zdecydowaną większość ciosów tych mocnych, tak zwanych power punches, kieruje na korpus. To jest pięściarz, dla którego zmiękczenie rywala jest podstawową rzeczą i praktycznie to można zobaczyć w każdej walce. Nie mówię o walkach z jakimiś ogórami, gdzie tam nie ma znaczenia, gdzie bijesz, wszystko wchodzi. Natomiast jeśli uda mu się trafić tego nieco szybszego Ahmad Alijewa tymi ciosami na korpus, które bardzo Rios lubi, no, to może się zrobić interesująca walka. Natomiast jeśli nie, no to wydaje mi się, że no będzie musiał zachować spokój też Rios, ale akurat to nie jest pięściarz, który się podpala. To nie jest pięściarz, który nagle zaczyna robić coś innego niż potrafi najlepiej. Ja tu się nie spodziewałem jakichś specjalnych wymian pod linami albo w ogóle wymian ze strony Riosa, bo on wie, że to nie jest jego mocna strona. Jego mocna strona to jest być lepiej przygotowanym fizycznie. Może trafić czymś Ahmad Alijewa stosunkowo szybko i po prostu zacząć wygrywać rundy. On nie będzie szedł na knockout. Natomiast Ahmad Alijew, podobno nawet mu to powiedziano, warto by było, żebyś zaczął więcej knockoutować, bo kiedy zaczął walczyć na ringach amerykańskich, mówiono, że to jest MJ, tak go wszyscy nazywają, że to jest kwestia czasu, że będzie wielką gwiazdą. Ma dwa pasy, ale wielką gwiazdą nie jest, dlatego że ma takie przestoje i czasami jest pięściarzem nudnym. A czy Rios w nim wzbudzi jakąś taką dodatkową energię? Chyba musi. Chociaż ja zawsze jestem zwolennikiem tego, ci, którzy słuchają mojego vloga, to wiedzą, że tak czy inaczej pięściarz wraca do tego, w czym czuje się najlepiej, czyli ryzyko ok, ale bez przesady, jeśli chodzi o walkę. Ahmad Alijew lubi zadawać kombinacje, to jest 6-7 uderzeń. Nie sądzę, żeby w tym przypadku udało mu się to zrobić, chociaż ma przeciwko sobie wolniejszego rywala. Jak zobaczymy od początku rundy, że te kombinacje, które będą wydłużone, czyli tam plus 3 uderzenia wchodzą, no to może być krótka noc dla Riosa. Jeśli nie, bo on przyzwoitą obronę ma,
to będziemy widzieli cały dystans po stronie Achmadalijewa. Mam ochotę postawić cały dystans i tak zrobię. Achmadalijew na punkt. No i główna walka wieczoru, gdzie tą walkę można by było zrobić pay per view i nikt by nie powiedział ani jednego słowa. Bo mamy z jednej strony historię 22-letniego chłopaka, czyli Jesse Bam Rodriguez'a, który pierwszy tytuł jakikolwiek, który zdobył, jakikolwiek, to był tytuł mistrza świata WBC. On nie miał żadnego tytułu regionalnego, nie wiem, posrebrzanego pasa San Antonio albo mistrza Teksasu albo czegokolwiek. Zupełnie nic. Kompletnie zero. Wiemy, jak to się stało. Wypadł Rung Visai, ten, z którym walczyć będzie dzisiaj w nocy z walki z Quadrasem. Zapytano 6 dni przed chłopaka, który miał wtedy 21 lat, zapytano go się, słuchaj, chcesz walczyć tytuł mistrza świata? Na co ten chłopak, czyli Jesse Rodriguez, powiedział, a dlaczego nie, idziemy do przodu. Krótka rozmowa z trenerem Robertem Garcia, tym sam, który trenuje Antonego Joshua, teraz absolutnie jesteś zdolny do tego, żeby podjąć taki pojedynek i go wygrać. I go wygrał z Quadrasem, od razu stając się pięściarzem, o którym wiedzieli ludzie tak zwani ze środowiska, natomiast świat to nie bardzo wiedział o pięściarzu, który tam często walczył na galach w Teksasie, na undercarcie. Fajnie wyglądał, natomiast młody ma jeszcze czas. No, ma teraz 22 lata, jak mówiłem, najmłodszy obecnie mistrz świata ze wszystkich kategorii wagowych. No i trafia raz po razie, co jest w ogóle niesamowite. Najpierw Quadras, mistrz świata, teraz Rung Visai, który wygrał z Estradą i Chocolatito. Chocolatito między innymi znokautował, bo walczyli w i to brutalnie. Wrzucam w tym momencie fotki i rzeczywiście te fotki będą. Znokautował go brutalnie. Pięściarz z Tajlandii, który ma to do siebie, że jak cię trafi czymś mocnym, a na tą kategorię wagową, on ma cios, który jest z jakiegoś kosmosu. To jest cios, który robiłby wrażenie na pięściarzach w kategorii średniej. I nie mówię tego z głowy, bo sobie akurat to wymyśliłem, tylko rozmawiałem z ludźmi z DAZN, którzy prowadzili jego przygotowania. Nie tyle prowadzili jego przygotowania, co oglądali jego przygotowania do walki. Rozmawiają z tym, co się dzieje w ogóle w jego obozie. I tam średni pięściarze z kategorii średniej na sparingach to jest normalna sprawa. O czym zresztą przekonał się ktoś tak trudny do trafienia, a jednocześnie tak groźny w kontratakach, jeśli nie trafisz, jak Chocolatito, kiedy leżał wyciągnięty na tym ringu. Czyli dwie walki pod rząd, tak jak mówię o chłopaku, który nikt nie wiedział, kim jest rok temu, to są Quadras i Sor Rung Visai. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś takiego widziałem i nie będę sięgał do czasów bardzo, bardzo dalekich, nie wiem, Mike'a Tysona, kiedy miał tyle samo lat, natomiast to jest bez precedensu. Czegoś takiego nie było, mając takich rywali. Przypomnę, że zarówno Estrada, z którym wygrał, w pierwszej walce wygrał, w drugiej przegrał, Rung Visai, jak i Chocolatito, to jest pound for pound, a Chocolatito to przez lata był numerem jeden pound for pound. Mieć dwóch takich na rozkładzie, niewielu to może o sobie powiedzieć. No ja sam mówiąc, jeśli chodzi o rewanż ze Stradą, to moim zdaniem Rung Visai sam przegrał niż Estrada wygrał, bo z bliżej niesprecyzowanych powodów zaczął zmieniać pozycję Rung Visai, będący pięściarzem leworęcznym. Nikt nie wiedział dlaczego, zresztą jak komentowałem tą walkę, zobaczyłem swojego vloga z tamtych czasów, to też nie wiedziałem, what's going on, bo wszystko było ok, dopóki nie doszedł do wniosku, a ja będę walczył z odwrotnej pozycji. Sam sobie, no nie wiem, utrudnił sprawę w walce z Estradą, któremu ułatwiać życia specjalnie nie potrzeba. Co tutaj się może zdarzyć? Podzielone opinie. To jest podzielone opinie 50 na 50. To znaczy, ci, którzy uważają, że wygra Rung Visai, uważają, że wygra tą walkę przed czasem. Ci, którzy uważają, że wygra Rodriguez, uważają, że wygra na punkty. Dlaczego? Mówiłem o tym zdecydowanie ponadprzeciętnym na tę kategorię wagową
sile ciosu Orung Visai, który będzie wolniejszy, ma 35 lat. My to wszystko doskonale wiemy. Natomiast wystarczy chwila nieuwagi, żeby ten cios doszedł. I takie są typy pod koniec, nie moje, innych dziennikarzy pod koniec walki. Kiedy zacznie się wdawać, a czasami to lubi Rodriguez w jakieś bijatyki. Młoda krew, zresztą w wywiadzie, który z nim miałem, on sam o tym mówił, że czasami ja chcę pokazać kibicom coś ekstra. To nie jest dobry pomysł. Nie w tej walce. W tej walce wygraj, obroń tytuł, będziesz super gwiazdą boksu, bo będzie, jeżeli tę walkę wygra Quadras i Rung Visai, jeden po drugim, będziesz gwiazdą boksu. Ale jak będziesz próbował tak zwanej mycków, to będziesz znokautowany. Taka jest opinia, jaką ma. Nie, myczki w porządeczku. Z pięściarzem, który bije tak jak Quadras, w porządeczku, mocno bije, ale bardziej kwestia kumulacji. Tutaj jeden cios ustawia walkę, o czym się wielu, wielu przekonało. Jak już dostaniesz ten cios i Rung Visai widzi, że jesteś naruszony, to cię nie ma. 90 przypadków na 100 ciebie nie ma. Także balansowanie na linie. Całe szczęście, że ten Robert Garcia przyleciał z Londynu, żeby stać w jego narożniku, bo będzie go pohamowywał, bo to ja jestem pewien, że będą takie momenty, w których Jesse Rodriguez będzie czuł się zbyt pewnie. No i może wtedy przyjść taka bombka. Także walka do oglądania od pierwszej do 12 rundy, bo tu się może zdarzyć coś w każdej chwili. Absolutnie w każdej możliwej chwili. Pięściarsko. Szybsze ręce, młodość, agresja, pewność siebie, wszystko po stronie Rodrigueza. Nie ulega wątpliwości. Natomiast doświadczenie, siła ciosu, to już w ogóle nawet nie ma porównania. I takie oko killera, bo takim jest Rung Visai po stronie pięściarza z Tajlandii. Czyli nie wiem jak stawać. Najbardziej sensowne jest punkty, bo będzie te rundy wygrywał. Jest za szybki na to, za trudny do trafienia. Rung Visai jest uznawany jako takiego pięściarza, o którym się mówi, że jest flat-footed, czyli po prostu raczej tak stoi, nie wiem, na tych betonowych nogach i bardziej się usiłuje przesuwać ciosami niż poruszaniem się na ringu. Natomiast odwrotnie jest ten znikający punkt, którym będzie Rodriguez. No ale wystarczy, to co mówię, no, z takim zawodnikiem jak Rustanie, wystarczy moment nieuwagi, a takie momenty nieuwagi u kogoś, kto ma 22 lata, na 100% będą. Czy je Rung Visai wykorzysta, to już zupełnie inna sprawa. Dla mnie na punkty Rodriguez i mamy wielką, wielką gwiazdę boksu. Słuchajcie, to by było na tyle w tym dodatku sobotnim. Oczywiście przypominam, że dzisiaj Przemek walczy z Eggingtonem, to nie wiem, 6-7 godzin wcześniej. Z tego co słyszę, wyjście na ring, chociaż tu naprawdę trzeba zobaczyć wszystkie trzy walki, także koło trzeciej na Dozonie, jeśli macie Dozon, powinniście być, że tak powiem, gotowi na oglądanie wszystkich tych trzech walk, bo każda z nich będzie dobra, natomiast Rodriguez kontra Rung Visai, jedna z tych walk, które nie wolno przegapić. Pozdrawiam Was serdecznie i tradycyjnie, do następnego.